Cześć! Ciągle jedziemy drogą E6. Teraz już zrobiliśmy ten krytyczny skręt. Podejrzamy na południe. Marlena! Jaka woda w fiordzie? Ciepła! Tak, ciepła. Byliśmy. Lód. I słona jeszcze w dodatku. Tam, nie wiem czy widzicie, takie klatki w wodzie. Tam hoduje się łososia. Przed chwilą rozmawiałem z takim panem, tam chodziliśmy do niego po wodę i pokazywał mi łososia. Złapał łososia wielkości Marleny. 14 kg. No ogromny po prostu, no prawie jak ja. Jezu, ogromny. No on złapał łososia normalnie w sieci. Tutaj się hoduje w tych klatkach. I to jest hodowla, to jest praca. Przy takich rybach można pracować, a nie w jakiejś rzece, gdzieś w krzakach. W porządku jest. Tutaj widok jeszcze na fiord. To jest droga przed nami. Cały czas bije się wzdłuż fiordu. Trochę to ruchliwa droga jest, bo to jest główna droga. No i w zasadzie jedyna taka. Tutaj. Mamy radę, bo jest w miarę płasko. Nie ma problemu. Dobre prędkości. Już dzisiaj jedziemy nawet 20-30 km. Więc jest ten progres, nie wiem, która jest godzina, 13 chyba, zrobiliśmy jakieś 20 km, więc jest w porządku. Nie spieszymy się, ale konsekwentnie te kilometry nadrabiamy. Uwaga, tam, nie wiem czy widać, spróbuję przybliżyć, statko reniferów małe. Ich tu jest bardzo dużo wszędzie. Tak przebiegają tam w lesie. Przechodzą, na ulicę wychodzą. Nie boją się praktycznie w ogóle samochodów, no bo nas jako rowerzyści, no to uciekają. Wspinamy się teraz. Pierwszy podjazd taki poważny. Drugą godzinę, no podchodzimy już teraz, bo już nie ma szans. Nie mam siły. A to już chyba ostatni zakręt. Miał być nocleg na 60 km. 62. Ciężko. Ale zrobiliśmy zakupy. I to nawet tanio wyszło. Bo 100 koron, a kupiliśmy pół kilo takiego pieczywa waza pełnoziarnistego, 18 jajek, takie coś a la Nutella, 4 jogurty truskawkowe i pomidora. Także ceny nie są złe. Jak się dobrze wybiera te produkty? Kupowaliśmy w sklepie, co to był? Sklep Kup, tak, Kup przez C i 2 O. Także spoko. Dobra, to pokażę jeszcze scenerię. Tu już fiordy na razie nie ma, bo teraz przechodzimy z jednego fiordu na drugi. Jeszcze z takiego pana fajnego spotkaliśmy. Mówił, że to będzie właśnie dwa podjazdy przed nami. W stronę Narwiku. Ten. I jutro drugi na 500 metrów prawie. To dobrze, że jutro, bo tak dwa jednego dnia to masakra. Pokażę dookoła. Ładnie jest. Coś na miarę Bieszczadów, tylko nie ma połonin. No to w ogóle nie bardzo coś rośnie. Są jagody, ale jakby to... O, tu są. O, zepsułem. Dopiero kwitną, więc będą za jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie. O, takie malutkie są. I co, spaliśmy tutaj na podjeździe. Podjazd dość długi. Jak na razie zrobiliśmy 7 km, ale już chyba wydaje się, że jest koniec. Podjechaliśmy, podpchaliśmy prawie wszystko, bo trochę ciężko. I co, zrobiliśmy zakupy. Fajnie, bo zapłaciliśmy 100 koron, kupiliśmy 18 jajek. Coś a la Nutella. Do tego jednego pomidora. Co jeszcze? Jogurty 4 i jeszcze jedną rzecz. Aha, i pół kilograma takiego chlebka waza. To chyba dużo taniej niż w Polsce. Niektóre produkty. A, jeszcze wiem! Nie, jeszcze. Dwie konserwy tuńczyk. Po 2 zł za jedną. Także u nas chyba nie ma takich cen.
I coś jeszcze miałem. Aha, że całą noc praktycznie nie spaliśmy. Tu wszędzie. Bo tu jest taki jakiś rezerwat czy coś. Może nie rezerwat, no ogólnie tu nie ma ludzi. Zresztą wszędzie tu nie ma ludzi. Tu jest pełno reniferów, one tu łażą, tu go bobki, o proszę bardzo, bobki reniferów, o. Łaziły tu wszędzie, mamy dużo zdjęć przy namiocie, łażą i się pasą. No strachliwe są, ale jak siedzieliśmy to tak, w nocy w ogóle musieliśmy przeganiać je, bo baliśmy się, że stratują nam namiot, tyle ich tu było. W ogóle wszędzie są na szosie, samochody się zatrzymują, pełno ich tu jest. Wspaniale, o tam jest jeszcze jeden samochód. A takiś rowerzysta wziął rower i pojechał. Pewnie przyjedzie na wieczór dopiero. I ogólnie tędy jest szlak pieszy. W dół. I do góry na szczyt tam, żeby sobie popatrzeć. Bo w tamtą stronę no, niestety nie pokażę, bo jesteśmy za nisko. Czy może pokażę? Może pokażę. Uwaga. Uwaga, bo trochę muszę tu rozmontować. O. Tam za tym ogrodzeniem, tam wysoko w tle, tam jest lodowiec, który jest chyba najwyżej położonym lodowcem tutaj na północy, który spada bezpośrednio do oceanu. W ogóle my tu jesteśmy około miejscowości Broadfjord, tak? Coś takiego. I wczoraj spotkaliśmy takiego faceta, Rubena. On pracował na Svalbardzie przez jakiś czas jako przewodnik. Tutaj poopowiadał nam trochę o tych rejonach, o reniferach. Ogólnie bardzo fajny człowiek. Piwko dostaliśmy też od niego. Też podobno piwko z browaru, które tutaj jest. To jest pierwszy browar, albo ostatni browar na północy. Już dalej nie produkują piwa. No ogólnie fajnie. Ciepło jest dzisiaj, słońce. Słońce jest cały czas, tak jak codziennie. Gdzieś tutaj się kręci dookoła. No i jedziemy dalej, spróbujemy pokonać ten podjazd i zobaczymy, co będzie dalej.